Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałem przedstawić Wam 10 najciekawszych odmian ksenomorfów, które pojawiły się na przestrzeni lat rozwijania tego uniwersum. Ten enigmatyczny gatunek żyjący w społeczności przypominającej owadziom był jednym z najgroźniejszych obcych, których można było spotkać w galaktyce. Pierwotny instynkt i wzmożona agresja przedstawicieli tej rasy nie dawały przeciwnikowi zbyt dużych szans na przeżycie. Jeśli ofiara znalazła się w obszarze działania roju, najprawdopodobniej kończyła zneutralizowana, bądź też trafiała do Ula, gdzie robiła za żywą wylęgarnię. Nie było to zbyt optymistyczne, dlatego każdy, kto posiadał jakąkolwiek wiedzę na ich temat, na samą myśl spotkania tych bestii, często zamierał w bezruchu sparaliżowany strachem. Na temat każdej przedstawionej tutaj odmiany obcych, na kanale znajdziecie osobny materiał, zawierający szczegółowe informacje na ich temat. Polecam się zapoznać. Po obejrzeniu tego zestawienia, dajcie mi znać w komentarzach, który z tych obcych był Waszym faworytem. W przyszłości być może ukaże się druga część tego cyklu, opowiadająca o predatorach. Diakon. Mimo, że był ewolucyjnym przodkiem ksenomorfów, to nie ustępował im pod względem wrodzonego instynktu zabijania. Rozwijał się w ciele humanoida, który padł ofiarą trylobita. Co ciekawe, rozrywając swojego żywiciela za pomocą ostrego końca łba, wychodził od razu w 100% uformowany. Nie posiadał tak jak zwykli przedstawiciele ksenomorfów formy przejściowej, tak zwanego chestburstera. Jego skóra była kolor niebieskiego, a ciało zawierało mniej biomechanicznych elementów. Neomorf. Druga z abominacji nawiązująca wyglądem do oryginalnego obcego. Był efektem eksperymentów nad substancją mutagenną. Po narodzinach i uśmierceniu żywiciela, bardzo szybko osiągał rozmiary dorosłego człowieka. Początkowo poruszając się na czterech kończynach, a dopiero stopniowo stawając na dwie łapy. Jego skóra koloru białego, wydłużona pozbawiona oczu głowa i grzbiet posiadający liczne małe ostre kolce, doskonale odzwierciedlały jego zwierzęcą naturę. Pod względem rozwinięcia pierwotnych instynktów, Neomorf deklasuje pozostałych kosmitów z tego zestawienia. Do ataku używa głównie szczęki uzbrojonej w spiczaste zęby, a także ogona, którym przebija ofiarę. Ksenomorf 121. Najbardziej znany wszystkim przedstawiciel tych biomechanicznych potworów, który zadebiutował już w 8 pasażerze Nostromo. Szybko rozwijający się doskonały łowca, potrafiący zakraść się do swojej ofiary i zakończyć jej żywot jednym uderzeniem wysuwanej wewnętrznej szczęki bądź też ogona. Krew tej bestii, będąc silnie żrącym kwasem, jest dodatkowym środkiem odstraszającym przed chęcią podjęcia walki z tą bestią. Często dochodziło do sytuacji, gdy mimo że ksenomorf padł martwy, to zabijał swojego przeciwnika, oblewając go swoją krwią. Newborn. Istota stworzona przez naukowców na pokładzie wojskowego krążownika USM Auriga. Był połączeniem genetycznym ksenomorfa i człowieka. Wyglądał jak humanoidalna abominacja, łącząca w sobie dzikość obcego i część ludzkich zachowań. Jako że wywodził się od Ellen Ripley, uważał ją za matkę. I kto wie, jak rozwinąłby się dalej, gdyby nie skończył wyssanym przez kosmiczną próżnię. Pod względem siły dominował podstawowy gatunek ksenomorfa i był zdolny zabić samą królową obcych, gdyż czuł się zagubiony i nie identyfikował się z ksenomorfami. Król obcych. Odmiana ta powstała na bazie kolejnej manipulacji DNA ksenomorfa i człowieka, prowadzonego przez program Chimera. Był zbliżony wyglądem do królowej, jednak znacznie mniejszy. Jako że dominował w nim sam testosteron, był wyjątkowo agresywny i nie opiekował się pomniejszymi ksenomorfami. Gdy któryś z jego podwładnych nie wypełnił założonego polecenia, król obcych natychmiast go uśmiercał. Dodatkowo, występując w komiksie Alien Roach, próbował obalić prastarą matkę, jednak skończył z odciętą głową. Królowa Matka. Najpotężniejsza rodzicielka gatunku ksenomorfów. Podlegały jej zastępy pomniejszych królowych, elitarde trutnie i całe ule wielkości gór. Można było ją spotkać na rodzimej planecie obcych ksenomorf Prime. Potrafiła mierzyć do 30 metrów długości i siać postrach zarówno wśród rodzimego gatunku, jak i wrogów. Jej głównym zadaniem było składanie kolejnych jaj i rozbudowa roju. Ciekawym aspektem jej anatomii było zaś posiadanie 6 rąk na klatce piersiowej. Predalien. Najgroźniejszy drapieżnik tego zestawienia, posiadający w sobie część genów predatorów. Był masywną odmianą ksenomorfa, mierzącą ponad 3 metry wysokości. W walce jedynie elitarni predatorzy mieli z nim jakiekolwiek szanse i zdarzało się, że wybijał całe statki wojowników Yautja. Potężne szczęki, wyprostowana humanoidalna postura, a także nietypowa umiejętność składania bezpośrednio embrionów do żywej ofiary powodowały, że Predalien mógł funkcjonować i przedłużać swój gatunek bez udziału królowych. Połączenie doskonałych predyspozycji drapieżnika alfa i możliwości rozmnażania plasowały to stworzenie na szczycie potencjalnego zagrożenia, które generował swoją osobą. Królowa i cesarzowa. Obie przedstawicielki rasy ksenomorfów pełnią rolę inkubatora roju.
oczywiście w ramach niebezpieczeństwa, potrafiły odrzucić odwłok z owomorfami i stanąć do walki, będąc niebywałym zagrożeniem. Osiągając nawet do 6 metrów wysokości, potrafiły rozgromić całe oddziały napastników. Oczywiście można było je zabić, lecz nigdy nie obyło się przy tym bez strat. Predatorzy często łapali królowe obcych, aby móc tworzyć własne roje, które używali podczas rytualnych polowań. Co ciekawe, jedną z nich zneutralizowała Ellen Ripley w drugiej odsłonie obcego – Praetorian. Było to elitarne stadium ewolucyjne ksenomorfa wojownika. Pokaźnej wielkości 3-metrowy, doskonale opancerzony żołnierz, pełniący funkcję strażnika królowych. Ze względu na swój gruby pancerz, był odporny na większość broni używanych przez ludzi. Zazwyczaj atakował w stadach, starając się bronić bezpieczeństwa roju. Będąc trochę mniejszym od królowych, utracił on niestety zwinność pomniejszych trutni, nadrabiał to jednak siłą fizyczną, którą często przytłaczał napastnika. Runner. Ksenomorf ten był najszybszą odmianą obcego, potrafił rozpędzić się nawet do 60 km na godzinę, robiąc przy tym błyskawiczne uniki. Jego mała postura pozwalała mu doskonale manewrować w klimatyzacji. Zazwyczaj przychodził na świat, gdy twarzołap nie miał przed sobą humanoidalnej ofiary i musiał wykorzystać jako nosiciela embrionu, na przykład psa. Był to jedyny przedstawiciel dzisiejszego zestawienia, który poruszał się na każdym etapie swojej ewolucji za pomocą 4 kończyn. Co ciekawe, w Obcym 3 był on prywatnym ochroniarzem Ellen Ripley, gdyż ta nosiła w sobie embrion królowej. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!